zebraliśmy się pod ambasadą w Hadze po to, żeby zademonstrować w obronie skłotu Rozbrat oraz skłotu Elby w Warszawie. Nie byliśmy jedynymi, którzy dzisiaj protestują, dlatego że pikiety miały miejsce w Reykjaviku, w Oslo, w Dublinie, w Bratysławie, w Budapeszcie. Miały w tych miastach albo miejsce pikiety, albo petycje skłotersi i przyjaciele skłotersów składali do polskich ambasad po to, żeby wywierać presję na polskie władze, dlatego że uważamy, że jest możliwe, żeby oba skłoty przetrwały przy odpowiedniej ingerencji władz lokalnych, które na przykład w Poznaniu nie powinny uchwalać decyzją władz miasta, że teren, na którym należy Rozbrat, nie powinien być zamknięty z gated community, osiedlem willowym z krytymi kamerami, tylko powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników miasta, a również przez to skłotersów, którzy otwierają swoją przestrzeń na innych, zawsze w Poznaniu jest, zawsze można odwiedzić, zawsze można przyjść. Dlatego dzisiaj byliśmy tutaj, krzyczeliśmy, że Rozbrat zostaje oraz Solidarność jest naszą bronią pod ambasadą w Hadze. Zjawili się skłotersi z Amsterdamu, z Rotterdamu, z Hagi oraz z Utrechtu. Grupa około 40 osób. Krzyczyliśmy hasła, słuchaliśmy muzyki głośnej przed ambasadą w Hadze. Przed do nas ambasador, który odebrał list, petycję w obronie obu skłotów, który obiecał, że zajmie się dalej sprawą i będzie ingerował w władz polskich, na co liczymy. Ideę odremienić! Kraken Hator! Ideę odremienić! Kraken Hator! Ideę odremienić! Kraken Hator! Ideę odremienić! Kraken Hator!